No, jakiegoś wypierdu to nie ma co się spodziewać po tym przewodniku. Zwłaszcza, że skasowałem początek. Na pewno był wypierdziasty. Pewnie coś typu, jest niedziela, godzina piąta, ruszamy. Prymda, prymda, prymda. Później jest godzina dziewiąta, już w szwedzkim Malmö. No i następne pliki to już się chyba nie skasowały, tak więc jesteśmy w Malmö i sam jestem ciekaw, co dalej. 10:30, witamy w Kopenhadze. 10:30, już na miejscu. W krainie ludzi nieszczęśliwych, na wyspach owczych są tylko 3 sklepy monopolowe. Podobno. Ty jak tu być szczęśliwym? Na szczęście jeden z tych sklepów był na lotnisku. Się chyba Torshav nazywa i od razu lecimy na stadion, bo już za 3 minuty mecz. No i dupa, meczu nie ma, miał być mecz kobiet, ale spotkałem przy okazji największego znawcę kobiet. A to znawca łowiec znany. No nie przesadzajmy, że wczoraj jedną miałem, czy dwie, też nic nie znaczy, nie? Co z tym meczem? Były. Jak były? B36, B68, 1-1, a drugi to nie wiem kto z kim. W drugim meczu bramkarka większa niż ty. Dobra, ale za 2 godziny będzie inny mecz. El Clasico. Wyspy Owcze kontra Andorra. To się będzie działo. A to jest miejscowa chuliganka. Ultraska. Dobra, mamy pół godziny wolnego przed meczem. To co tu się zwiedza? Zwiedza domy, gdzie trawa jest na dachu. Tutaj są trawy na dachach i wszyscy zachwyceni. A jak ja wyhodowałem grzyby na ścianach, takiego zachwytu nie było. To w ogóle można piwo pić na ulicy? Nie, no można. Tu nie ma policji. Na całej wyspie. A jest to jakieś stare miasto? No jest. Tam. Gdzie? I to jest rynek. Tak. Tu jest rynek, a tu jest parlament. Tu minister finansów mieszka. A, tu premier. Tu co? Premier. Tu premier mieszka? Najwyższa pora poznać kuchnię farerską. Ja się przygotowałem trochę do tego wyjazdu i czytałem w przewodnikach, że jak jest chłodno, to najlepszym sposobem, żeby zwalczać chłód, tak było w przewodniku napisane, jest spróbowanie lokalnego napoju. Akwawit. Akwawit my łóże znaję. Łóże piszę i czytaję. Spasiba. Ile to ma procent? 50. To jest kminkówka. Tak jest, pyszna. Chleb litewski. To kurwa. No. Rzeczywiście, wchodzi jak chleb litewski. Dobra, idziemy na mecz, bo za 15 minut się zaczyna. Co jeszcze można wyczytać w przewodnikach o Wyspach Owczych? Że tu nie ma ani jednego drzewa. Prawda to? Oczywiście. Ja nie widziałem jeszcze żadnego drzewa. A to? Wychodzą. Wychodzą piłkarze i my wychodzimy. Już wychodzą? Idealnie. A i oprawę przegapimy. Może ktoś zrobi zdjęcie. Widziałem tu jeszcze jednego fotografa. Kurna, przelecieć całą Europę i nawet się nie wyrobić na początek. No, a mecz się właśnie zaczął, a ja klasycznie szukam jeszcze wejścia. Chłopaki weźli na akredytację, cwaniaczki. Obchodzę stadion, nie wszedłem jeszcze na swoją trybunę, a widok mam na boisko taki. Najlepsze jest to, że gdy tak idę dookoła stadionu i pytam stewardów, gdzie jest moje wejście, to nikt nie wie. I tak sobie już przeszedłem stadion dookoła, a tu wejścia nie ma. No, idzie pan, który może pomoże. No i okazało się, że drugie kółeczko mi jest potrzebne dookoła stadionu. Już 10 minut grają. Dobrze, że w pierwszym meczu było 0-0 i że zespoły nie strzelają w ogóle bramek. No, przynajmniej jestem pewien, że stosunkowo niewiele mogę przegapić. Ale piękny pomnik się trafił tutaj. Najładniejszy piłkarski pomnik, jaki w życiu widziałem. Bardzo mi się podoba ta guma do żucia na tym pomniku. No nie. Zamknęli wejście, który mam wejść. To ja już nie wiem, jak się dostał na ten stadion. A, here. A, B, C. Yeah. The sector is here. Oh, this is the sector? Yeah. This one. Then you're supposed to get in. Nikt nie widział, gdzie jest wejście J. No, mam się dostać na stadion wejściem H. Nieprawdopodobne, dostałem się na stadion. 18 minuta jest 0-0. Miejscowi kibice zorientowali się, że nie mówię po farersku. Zapytali mnie, czy jestem z Andory. W tym meczu padła bramka. 32 minuta, 1-0 dla gospodarzy.
1-0. Druga połowa, przeniosła się do młyna. Ale to było meczycho. Możesz, kurwa. Jak piłkarsko? No dobra, mów mi, piłkarsko nie działo się nic. Myślę, że poziom polskiej drugiej ligi, powiedzmy. Piłki ręcznej kobiet. A idziemy tam. O! Goła baba! Goła baba! A ja kocham gołe baby, do przesady. Kurwa, rzeczywiście to rozgrzewa. Zróbeczko! Pycha. No, poniedziałek, 5:30 rano, pora ruszać na lotnisko. Ile można siedzieć na tych wyspach? No to co, jeszcze tylko szybkie śniadanko i już nas nie ma. Jak byłeś w kiblu, przyszedł jeszcze jakiś pan w dresie. W dresie reprezentacji Islandii. Kurwa, jaki Islandii? Na wyspach owszych byliśmy. No tak. Dobra, już zakończmy to. Zakończmy już tę żenadę. Na Islandii. Jaj. Nawet nie wie, gdzie był.